Witajcie w kolejnym odcinku Pitbike TV Extra. Naszym dzisiejszym gościem jest Mateusz Chulewicz, który w świecie pitbike osiągnął już wszystko, co mógł osiągnąć, a do tego jest mistrzem Polski. Otóż w sumie chyba nie do końca wszystko, bo jeszcze kategoria Super Pit została. Zobaczymy w przyszłości. Jeszcze oczywiście Mistrzostwa Polski, które będą w tym roku. Więc jest jeszcze co zdobywać. A powiedz mi, jedna rzecz bardzo mnie ciekawi. Od kiedy ty tak naprawdę jeździsz? Czy ty jeździłeś tak, jak miałeś ukończyć 18 lat, zacząłeś prawo jazdy, czy jeździłeś trochę szybciej? Bo są plotki, że jeździłeś już wcześniej. No, jeździłem tak naprawdę dużo szybciej. Zacząłem koło 5 roku życia. Tata kupił mi pierwszego krosika. Wow. Jeździłem jeszcze po prostu. Mój brat jeździł, mój tata również bardzo długo miał wiele motocykli. No to jego była pasja, którą po prostu przeniósł na mnie tak naprawdę. Czy tak naprawdę masz to w krwi od małego? No, można tak powiedzieć. Słuchaj, Mateusz, doskonale jeździsz na motocyklach, ale do studia przyjechałeś dzisiaj samochodem. No zgadza się. Prawo jazdy zdałem nie tak dawno temu. Jeżdżę jeszcze, póki co, dzięki mojej kochanej mamusi, wypożycza mi samochód, ma tyle zaufania, że daje mi pojeździć. No i jestem bardzo z tego zadowolony. No dobra, to w takim razie jak to było z tym prawem jazdy? Może powiesz nam ze szczegółami? Miałeś jakieś przygody w trakcie? Prawo jazdy już zdawałem dosyć długo. Zacząłem jakoś w lato, lecz bardzo w jazdach przeszkadzały mi rundy, w sensie przeszkadzały. No to jest złe słowo, gdyż wiadomo, wyścigi to był dla mnie priorytet. I z tym prawem jazdy miałem troszkę mniej czasu, ale troszkę poodkładałem. W końcu udało mi się ukończyć wszystkie jazdy. Zdawałem u pana Abramka, którego serdecznie pozdrawiam. I bardzo dużo mnie nauczył, wszystkie jazdy, wszystkie podstawy, które są bardzo przydatne w bezpieczeństwie, w ruchu drogowym i ogólnej jeździe. No i w końcu przyszedłem do egzaminu. Trochę byłem zestresowany, nie powiem, ale uznałem, że kto ma zdać, jak nie ja. Oczywiście. No i się udało za pierwszym razem i teorię, i praktykę, więc to było super. Właśnie o to chciałam zapytać, czyli zdałeś za pierwszym razem, a jak swoje przygotowanie do prawa jazdy, jeżeli chodzi o samochód, możesz też przenieść na motocykle? Nie wiem, czy dużo jest elementów, które można przenieść, ale jeśli chodzi, już zdałem na prawko, wiadomo, na ulicy nie ma co wariować, trzeba jeździć naprawdę z głową, bo nie naraża się na niebezpieczeństwo tylko siebie, ale również innych, więc planuję jeszcze, nie wiem jak to wyjdzie, ale wskoczyć na jakiś tor, oczywiście nie furą mamy, tylko wypożyczy się jakiś fajny sprzęcik i żeby zobaczyć w ogóle, jak to się odzwierciedla na dużym torze. Dobrze, powiedziałaś nam tutaj o zasadach bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o świat motocykli, to jakie są takie najważniejsze zasady dla osób, które początkują w świecie jazdy na motocyklach? No pojęcie, że zaczynają, to zależy, o co chodzi. Bo jeśli zaczynają na torze, no to na pewno jest dużo rzeczy, na które trzeba zacząć zwracać uwagę, a na ulicę no to chyba jeszcze więcej, bo tak naprawdę tam trzeba mieć oczy dookoła głowy, gdyż jest większe niebezpieczeństwo na ulicy. Czy przejeżdżające samochody, czy pieszych, no wiadomo. A powiedz mi, miałeś jakieś takie trudne sytuacje, na przykład na drodze, teraz jeżdżąc samochodem? No chyba się jeszcze nie zdarzyło, tak? Jedyne, co miałem najbliższą sytuację, to jak jechałem, odwoziłem akurat koleżankę do domu. No i sarna biegła, no i tak zwolniłem stanowczo i po prostu już tak jadąc 20 na godzinę, ona nagle uznała, że przebiegnie i na szczęście w nią nie uderzyłem, bo jechałem po prostu powoli. Czyli jesteś bezpiecznym kierowcą, to najważniejsze. Jedziesz samochodem swojej mamy, tak? Zgadza się. No, tata również mi zaufał, bo na początku samochód mamy nie był jeszcze zrobiony, stał u mechanika. Ale tata był na tyle wyrozumiały, już widział, jak jestem sfrustrowany jazdą autobusem. Pożyczył mi swój samochód, przez 2 dni miałem okazję, za to bardzo dziękuję. Było naprawdę super. No i teraz plany, wiadomo, budżet, wszystko trzeba inaczej dopinać, gdyż są wyścigi i rundy. Ale myślę, że jak trochę bym sobie pozbierał, to będę patrzył, żeby zrobić swój jakiś bolid. Dobrze, a teraz tak podsumowując, co było trudniejsze? Opanować wszystkie sztuki i zasady prawa jazdy, czy jazdę na motocyklu i wszystkie zasady z tym związane? Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Są dwie całkiem różne rzeczy, ale myślę, że jednak do wyścigów przygotowania były łatwiejsze, gdyż po prostu dawały więcej frajdy, bo wiadomo, tam się na to, że można wyszaleć, wychulać wszystko i na tych treningach. A na ulicy zawsze trzeba uważać i po prostu mieć tą głowę na karku. No nie mówię, że w wyścigach też nie, ale to jest całkiem inna bajka. Jak to powiedział Mateusz Chulewicz, można się wychulać.